wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na filmik z serii Mierzymy. Zaprezentuję Wam kilka przepięknych sukienek, które idealnie nadadzą się na wesele, więc jeżeli właśnie w tym roku wybieracie się na taką okoliczność, a nie możecie znaleźć dla siebie żadnej kreacji, to mam nadzieję, że mój filmik będzie dla Was pomocny i inspirujący. Tym razem wybrałam właśnie sukienki ze sklepu Reserve, ponieważ uważam, że wybór jest tam naprawdę ogromny i myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Ja znalazłam kilka perełek, wszystkie dla Was przymierzę, więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, która z nich spodobała Wam się najbardziej. Oczywiście do każdej sukienki macie link na dole, żebyście właśnie mogły sobie zobaczyć, czy jest ona w danym mieście dostępna, albo czy właśnie możecie ją zamówić jeszcze online. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli chciałbyście zobaczyć przegląd sukienek na wesele z jakiejś innej sieciówki, to koniecznie napiszcie na dole w komentarzach, jaki inny sklep powinnam odwiedzić, a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie kawkę, herbatkę, na co tylko macie ochotę, a ja już Wam pokazuję, jakie przepiękne kreacje możecie znaleźć stacjonarnie w Reserve oraz właśnie na ich stronie internetowej. Zacznę od sukienki, która zdecydowanie skradła moje serce i jeżeli w tym roku wybierałabym się na jakieś wesele, to zdecydowanie właśnie rozważyłabym wyjście w tej sukience. Jak widzicie, jest to model w kolorze różowym. Pamiętajcie właśnie, że w tegorocznych trendach zdecydowanie królują takie wyraziste, żywe kolory, więc właśnie też ta sukienka zdecydowanie do tegorocznych trendów nawiązuje. Dodatkowo ta sukienka jest wyszywana bardzo ładnym kwiatowym printem. To zdecydowanie również nadaje jej uroku. Mamy bardzo duże, bufiaste rękawy, które ja absolutnie uwielbiam. Tak jak widzicie, też sukienka ma długi rękaw, który jest wykończony za pomocą takich guziczków, co również dodaje całości uroku. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, to bardzo właśnie podoba mi się jej krój, ponieważ widzicie, tutaj przód mamy taki troszeczkę jakby gorsetowy, jest on wycięty w serduszko, a dół jest tak fajnie zakładany, dzięki czemu właśnie ja w takiej sukience komfortowo się czuję, ale również tak naprawdę całą robotę w tym modelu robi ta kokarda, którą wiążemy sobie z tyłu. Jak widzicie zresztą po mnie, po moim dzisiejszym outfitie uwielbiam takie rzeczy, więc zdecydowanie właśnie ta sukienka to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Na co muszę Wam zwrócić uwagę, to na fakt, że jest ona wykonana z bardzo grubego i mięsistego materiału, więc nie nada się na upalne wesela. Nie jest też za krótka, więc nie musimy się martwić o to, że cokolwiek będzie widoczne, śmiało możemy się w niej bawić i naprawdę uważam, że ta sukienka będzie wyglądała przepięknie na każdej z Was. Moja druga ulubiona sukienka z tego całego zamówienia to ta maxi. Jej kolor jest po prostu niesamowity. To nie jest taka klasyczna butelkowa zieleń, tylko to jest tak niesamowicie piękny i szlachetny kolor, wpadający w taki szmaragd, no po prostu coś cudownego. Sukienka, tak jak widzicie, właśnie jest w kroju maxi, ale wyróżnia się tym przepięknym rozcięciem na lewej nodze. Też jak widzicie, jest właśnie ona marszczona, co myślę, że również świetnie się prezentuje. Mamy również bardzo fajnie nietypowy skrojony dekolt. Na szczęście tutaj za dużo nie jest widoczne, więc nie musicie się martwić o to, że Wasz biust będzie za mocno wyeksponowany. Mamy również dodatkowo takie ramionczka, które właśnie amortyzują całą sukienkę przed ślizgiwaniem się. Nie ukrywam, że to jest moja druga ulubiona kreacja z tego całego zamówienia, gdyż wygląda po prostu przepięknie. To jest też sukienka w 100% wykonana z wiskozy, więc musicie mieć na uwadze fakt, że będzie się ona niestety bardzo mocno gniotła. Wiskoza jest fajnym, delikatnym materiałem, praktycznie niewyczuwalnym na ciele, dzięki czemu też właśnie idealnie ta sukienka nada się na upalne dni i też oczywiście wieczory, ale jednak musicie pamiętać o tym, że będzie ona się troszeczkę gniotła. Szczególnie polecam tą kreację dla świadkowych. Jeżeli właśnie szukacie pięknej sukienki, która będzie również wygodna w tym wyjątkowym dniu, to będzie zdecydowanie model dla Was. Oczywiście, jeżeli wybieracie się jako gość weselny, to również tą kreację polecam, ponieważ wygląda przepięknie. Tak jak mówię, ten kolor jest niesamowity, bardzo szlachetny, bardzo wyjątkowy i myślę, że każda z Was będzie wyglądała w tej sukience jak milion dolarów. Na początku filmiku wspominałam Wam, że żywe kolory w tym sezonie zdecydowanie będą modne, więc jeżeli chcecie zaszaleć, to możecie właśnie zdecydować się na taką kreację ze sklepu Reserve. To jest sukienka w kolorze zielonym i jest tak naprawdę ona bardzo klasyczna, jeżeli chodzi o krój, ponieważ to jest to zwykła ołówkowa sukienka, ale ten rękaw zdecydowanie robi całą robotę. To jest po prostu taka ogromna falbana. Pod spodem znajdziemy również taki tiulowy materiał, który utrzymuje
całą tą falbanę i właśnie powoduje, że ona tak przepięknie się układa. Cała sukienka oczywiście ma bardzo wyróżniający kolor, ale również tutaj ona wyróżnia się bardzo ładną, nietypową fakturą. I myślę, że to naprawdę elegancko wygląda. I ta falbana również przechodzi na dalszą część sukienki, co naprawdę wygląda wyjątkowo. Na szczęście ten model nie jest szczególnie krótki, więc nie musicie się po prostu krępować w tańcu, nie musicie się zastanawiać, czy coś będzie właśnie widoczne, wszystko na pewno będzie zakryte. Ta sukienka nie ma takiego bardzo mocno właśnie grubego, mięsistego materiału, więc też myślę, że nada się na letnie wesela, wygląda naprawdę wyjątkowo. Wystarczą do niej zwykłe, klasyczne dodatki, to już nie musimy z niczym szaleć, myślę, że jakieś fajne kolczyki, do tego klasyka, jeżeli chodzi o buty i kopertówkę, no i jesteście już gotowe na wesele. Jako fanka różu oczywiście musiałam Wam zaprezentować kolejną kreację w tym kolorze, ale pragnę również nadmienić, że na stronie internetowej i oczywiście w sklepach stacjonarnie znajdziecie tą przepiękną sukienkę w kolorze czarnym i czerwonym. A jeżeli jeszcze jakiś inny kolor jest dostępny, to na pewno będziecie miały o tym informacje w opisie. W każdym razie, to jest kolejna ponadczasowa kreacja, która wyróżnia się właśnie tymi paseczkami na dekolcie. To bardzo fajnie wygląda, dzięki czemu właśnie nie musimy już martwić się o to, jaką biżuterię mamy ubrać. Sama sukienka, jak widzicie, jest w kroju midi, więc jest troszeczkę dłuższa. Pięknie podkreśla naszą sylwetkę. Jak widzicie, mamy właśnie takie przeszycie na przodzie sukienki, ale wyróżnia się ona również rozporkiem na dole, dzięki czemu nasze nogi są wyeksponowane. Wygląda to naprawdę super. To jest taka bardzo elegancka, ponadczasowa kreacja, którą myślę, że będziecie mogły sobie również wykorzystać na inne okoliczności. Jeżeli nie jesteście fankami kupowania sukienek na jeden raz, tylko na jedną okazję, to myślę, że ten model będzie dla Was zdecydowanie godny uwagi, ponieważ wykorzystacie sobie tę kreację jeszcze na przykład, nie wiem, na jakieś trzciny, komunie. Nawet jeżeli macie już sukienkę na wesele, to śmiało możecie właśnie wybrać ją jako kreację na poprawienie. Sama sukienka jest bardzo fajnie skrojona, ma bardzo przyjemny materiał i ma też super cenę, ponieważ kosztuje 159,99, a myślę, że to jest naprawdę stosunkowo mało, ponieważ te poprzednie sukienki, które Wam pokazywałam, kosztowały tak około 300 zł, a tutaj właśnie, jak widzicie, za niecałe 160 zł mamy przepiękną, ponadczasową kreację na wesele. Uwielbiam koronkowe rzeczy, więc jak tylko zobaczyłam tą sukienkę, to wiedziałam, że muszę Wam ją pokazać. Jak widzicie, jest to kreacja w kolorze miętowym, ale to nie jest taka żywa mięta, tylko taka piękna, delikatna, pastelowa, zgaszona mięta, która myślę, że będzie pasowała do każdego typu urody. No i jak widzicie, właśnie sukienka składa się z kilku falban, jest ona w kroju midi, też jest na dole delikatnie asymetryczna, dzięki czemu właśnie z przodu troszeczkę bardziej są widoczne nogi, natomiast z tyłu są one bardziej zakryte. Jeżeli właśnie szukacie czegoś bardzo ponadczasowego, niekoniecznie jakoś bardzo mocno eleganckiego, ale właśnie coś, co wpisuje się w obecne trendy, to zdecydowanie będzie to kreacja dla Was. Jeżeli też na przykład nie wybieracie się na jakieś bardzo duże wesele, tylko na przykład na jakieś przyjęcie weselne, to również uważam, że to będzie kreacja stworzona na właśnie tą okazję. Ta sukienka również podkreśla naszą talię za pomocą tej gumki pod biustem. Na szczęście nie jest to taka mocno wrzynająca się gumka, która po prostu jest bardzo niewygodna, więc tutaj nie musicie się absolutnie martwić o to, że będziecie się niekomfortowo czuły. Ona właśnie tylko i wyłącznie ma na celu podkreślić naszą talię, ale tutaj w żaden sposób nie ogranicza naszych ruchów i wszystko leży perfekcyjnie. Mamy też bardzo modne, koronkowe rękawy. Teraz właśnie takie lekkie elementy są niesamowicie w trendach, a ta kreacja zdecydowanie właśnie wpisuje się w tegoroczną modę. Ostatnia już propozycja, którą udało mi się znaleźć w sklepie Reserve, to ta sukienka w kolorze chabrowym i też z tego co pamiętam, możecie ją właśnie kupić w innych wersjach kolorystycznych. Ten kolor, nie ukrywam, że bardzo mi się podoba, jest bardzo wyjątkowy i naprawdę będzie każdej z Was pasował. Model tej sukienki jest bardzo ponadczasowy, jak widzicie właśnie jest to model ołówkowy z delikatnym właśnie podkreśleniem naszej talii, ponieważ mamy właśnie w talii odcięcie, ale całą robotę zdecydowanie właśnie robi ta piękna podwójna falbana, która powoduje, że cała kreacja wygląda rewelacyjnie. Tutaj właśnie ja postawiłam na złote dodatki, które idealnie właśnie z tym kolorem chabrowym się połączyły. Myślę, że też to jest kreacja, którą możecie sobie wykorzystać na inne jakieś tam rodzinne okoliczności. Bardzo mi się ona podoba, świetnie się w niej czułam i myślę, że Wy również będziecie. I to wszystko, kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie napiszcie na dole w komentarzach, która z tych kreacji spodobała Wam się najbardziej. Jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszej opinii, tak więc czekam na Wasze komentarze. A jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to również koniecznie dajcie
dajcie znać w komentarzu, z jakiej kolejnej sieciówki powinnam właśnie zrobić serię Mierzymy sukienki na wesele. Tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!